Mamy tu dwie liczby, które chcemy dodać. Pierwsza liczba to 327, to oznacza 3 setki, bo mamy trójkę na miejscu setek. Tutaj też widać 3 setki. Każdy z tych dużych kwadratów ma 100 małych kwadratów wewnątrz, czyli 3 takie duże to będzie razem 300 tych małych. Dalej mamy dwie dziesiątki, bo dwójka znajduje się na pozycji dziesiątek. Tutaj widać te niebieskie, to są dwie dziesiątki. No i 7 jedności, bo 7 znajduje się na pozycji jedności. I tutaj widać 7 jedności. Czyli te górne kwadraty to 3 setki, 2 dziesiątki i 7 jedności. Inaczej 327. I do tego dodamy 251. Inaczej mówiąc, dwie setki, bo na pozycji setek mamy dwójkę. Tu też są dwie setki, jedna setka, druga setka, pięćdziesiąt, co oznacza to samo co pięć dziesiątek. Widać tutaj piątkę na pozycji dziesiątek. Tu też mamy pięć dziesiątek, pierwsza dziesiątka, druga dziesiątka, trzecia dziesiątka, czwarta dziesiątka, piąta dziesiątka. I na koniec jedynka na pozycji jedności, czyli jedna jedność. Tu ją też widać, jedna jedność. Zatrzymajcie to wideo i sprawdźcie, czy potraficie. Dodać do siebie te dwie liczby. No dobra, zróbmy to teraz razem. Mamy 7 jedności, i do tego dodajemy jedną jedność. Ile to będzie razem jedności? 7 jedności, dodać jedna jedność, to będzie 8 jedności. Tu jest 7, tu jest 8. 7 dodać 1 równa się 8. Przyjrzyjmy się teraz pozycji dziesiątek. Tu mamy dwie dziesiątki, do nich dodajemy jeszcze 5 dziesiątek. Jak złożymy je razem. To będzie 7 dziesiątek. Dwie 2 dziesiątki dodać 5 dziesiątek równa się 7 dziesiątek. I na koniec mamy 3 setki i dodajemy do nich jeszcze 2 setki. Ile to będzie razem setek? Razem będzie 5 setek. Mamy tu 5 grup po 100 małych kwadratów w każdej, czyli na miejscu setek wpisujemy piątkę. Czyli 327 dodać 251 równa się 578. 5 setek 7 dziesiątek i 8 jedności.